Mieszkam w Częstochowie, w domku z ogródkiem. Jestem na emeryturze i oprócz takich codziennych rzeczy, które każdy robi, no to mam jeszcze swoją pasję. To przyszło do mnie 3 lata temu, czyli właściwie po przejściu na emeryturę dopiero. I tak po prostu kupiłam sobie farby i płótno i zaczęłam malować. Maluję i to mi daje niesamowicie dużo energii, spokoju, takiego relaksu. A przede wszystkim to, jeśli coś zrobię i to mi się podoba, no to jeszcze daję to komuś, no to naprawdę taka energia prosto z serca. Jak zaczynam malować, to czuję taki spokój, taką dobrą energię i tak jakby z głębi mnie wychodzą te różne obrazy, kolory. Zdarza mi się czasami jakiś widoczek namalować, może nie z natury, co z głowy. Natomiast wszystkie inne moje prace to są jakoś inspirowane innymi obrazami. Natomiast cała oprawa, całe to wszystko, to już jest moja inwencja. Maluję farbami akrylowymi, pastelami próbowałam malować, obrazy normalnie na płótnie i maluję też na kamieniach, maluję też na drewnie. Co mi tam przyjdzie do głowy, to mi się podoba. Co namalowałaś ostatnio? Ostatnio chyba namalowałam te obrazeczki, te małe. I to jest tutaj, morze chyba, nie? To jest zachód słońca, tak, ale to mi się bardzo podoba, zobacz. Tak, trochę oświetlonego nieba, jakaś tam chatka. To pełnia księżyca jest chyba. No, ale takie lekko tajemnicze, takie mi się podobają. Tyle rzeczy zrobiłaś, namalowałaś, tyle dzieł, a męża jakoś nigdzie nie ujęłaś. Powoli. Bo ja nie maluję żywych, że tak powiem, postaci. Nie? Bo to jest bardzo ciężko wyciągnąć. To później. Nie o to chodzi. Mam cię, że na żywo, że tak powiem. No, to nie muszę mieć obrazu. Na co dzień nie pracuję. Opiekuję się synem, który jeździ na wózku. Razem z mężem się opiekujemy, więc to też nam zajmuje troszkę czasu, bo jesteśmy mu pomocni, ale tylko wtedy, jak potrzebuję tej pomocy. A resztę, no to mam mnóstwo znajomych i pasji, tak, i właściwie to aktualnie to jest bocia. I to rzeczywiście chyba wszystkich nas wciągnął w to. Mąż asystuje, więc razem z nim jeździ na różne turnieje. Moi panowie mają swoją pasję, ale ja też mam swoją pasję. Zobacz, mam na Instagramie różne swoje obrazki. O, ten kogucik jest ładny. O, tu jest Salvador Dali, autoportret. No super, nie? No ładnie. Czemu to nie wychodzi na zewnątrz? No może troszkę próbowałam pokazywać, ale nie ma takiego zainteresowania jakiegoś dużego. Może też nie trafiłam akurat w takie osoby. Zresztą ja nie mam żadnych podstaw, żeby wiedzieć, jak się maluje i tak to wszystko, co do tej pory wypracowałam, no to ja sama właściwie próby i błędy są, ale no widzę różnicę, jaka jest między tym, co namalowałam 2 lata temu na przykład, a teraz, nie? To już tyle, że ja do tego sama dochodzę. No może tam po cichu myślę, żeby może komuś się spodobało coś takiego. I to byłby mój pomysł taki na dalsze życie. Nie o to chodzi, żeby tej pasji szukać na siłę i coś tam na siłę robić, tylko po prostu trzeba się wsłuchać w siebie i to samo przyjdzie. Tak jak do mnie, trzeba się rzeczywiście siebie słuchać i wtedy posłuchać tego impulsu, kup farby, zacznij malować i potem już się samo kręci.